W Berlinie, tuż po zakończeniu II wojny światowej, pieniędzy było mało. Zapasy były na wyczerpaniu. Wyglądało na to, że miastu grozi klęska głodu. W tym czasie ludzie opowiadali o młodej kobiecie, która spotkała w tłumie na ulicy niewidomego. Zaczęli rozmawiać. Niewidomy mężczyzna poprosił ją o przysługę. Czy mogłaby dostarczyć list na adres zapisany na kopercie? Było jej po drodze, więc się zgodziła. Kiedy odeszła parę kroków, postanowiła spytać, czy mogłaby jeszcze jakoś pomóc mężczyźnie, ale spostrzegła go biegnącego przez tłum bez białej laski czy ciemnych okularów. Było to mocno podejrzane, więc poszła to zgłosić na policję. Kiedy policja odnalazła dom, którego adres widniał na kopercie, dokonała makabrycznego odkrycia. Trzech rzeźników ćwiartowało ludzkie mięso i sprzedawało je głodującym ludziom. Co było w kopercie, który rzekomy niewidomy dał kobiecie? Kartka, na której było napisane: to ostatnia, jaką wam dzisiaj przysyłam.